Liczę do stu. Schowaj się. Sprawiasz mi ból. Nie, to my cierpimy, bo ty nie masz serca. Nie mów tak do niej. Nie wtrącaj się. Twój tata mnie nienawidzi i nie chce, żebym urodziła ci braciszka. Nie kłam, nie jestem ojcem tego dziecka. Ależ tak, powiedziała mi o tym. Jest ojcem, ale go nie kocha. Doro, zabierz moją córkę. Chodźmy. Nie chcę. Bądź posłuszna. Przysięgam na moją miłość do Mariciui, że nie dam robić z siebie durnia. Zapłacisz mi za te kłamstwa. I co mi zrobisz? Moja pogarda będzie dla ciebie najgorszą karą. Twoja duma tego nie zniesie. Inni mogą mną gardzić, ale nie ty. Brzydzę się tobą. Między nami do niczego nie doszło, bo dla mnie jesteś odpychająca. Przestań. A teraz wynoś się i nie wracaj. Albo jeszcze się przekonasz, do czego jestem zdolny. Precz. Uważaj na dziecko. Córko, powiedz coś. Zrobiliśmy to w trosce o ciebie. Jak możesz tak mówić? Wszyscy mnie oszukaliście. Candelaria, Rocío, Daniel, Israel, pani Onelia, pani Cecilia, pan Patricio. Córko, nie nazywaj nas tak. A wy nie nazywajcie mnie córką. Nie jestem nią dla was, skoro mnie tak oszukaliście. Wszyscy. Daj mi dziecko. Pragnę z nią porozmawiać. Ja też. Ale zamknęła się w swoim pokoju i nie chce nikogo widzieć. Nie nazywa mnie już matką. Nawet nie chce ze mną rozmawiać. Muszę jej wszystko wyjaśnić. Nie chcę słuchać wyjaśnień. Myśli, że zamierzaliśmy ją skrzywdzić. To niesprawiedliwe. Pragnęliśmy tylko jej dobra, ale Ana Julia zatruła jej duszę. Mariciuj musi zrozumieć, że Ana Julia ją oszukała. Co za podła kobieta. Mariciuj powinna nam wierzyć, bo my ją kochamy, a zwłaszcza ja. Boże, dlaczego? Pablo był moją nadzieją, moją nową miłością. Synku, tylko ty mi zostałeś, bo twój tata i inni oszukali mnie. Ale wiesz co? Pablo Cisneros pozostanie w moim sercu, choćby miał twarz Juana Miguela. Dziecino? Chcę być z tobą. Zostaw mnie. Z nikim nie chcę rozmawiać. Dziecinko kochana, proszę. Posiedzę tu sobie. Zaczekam, aż mi otworzysz. Wiesz, jak bardzo cię kocham. Jesteś moim słońcem, całym moim światem. Nie odtrącaj mnie. Nikogo nie chcę widzieć. Jeśli kłamaliście po to, bym odzyskała wzrok, to wolałabym pozostać ślepa. Nie mów tak. Jestem starą, prostą kobietą, bez ogłady ani wykształcenia. Niewiele umiem.
ale jedno potrafię na pewno. Kochać Cię z całego serca. Dziecinko, nie odtrącaj mnie. Nie nalegaj, nie chcę Was znać. Będę musiała nauczyć się żyć sama. Zostało mi tylko moje dziecko. Muszę sobie przypomnieć, gdzie ja słyszałem ten głos. Strach mi to utrudnia, ale przypomnę sobie. Czyj to głos? Udało nam się zgromadzić okup. Nie wiem, jak wam się odwdzięczę. Spokojnie. Powiedzieli panu, jak przekazać pieniądze? Nie, i to mnie martwi. Syn twierdził, że zależy im na czasie. Musimy czekać, aż zadzwonią. Niestety. Inspektor Simaro. Dobrze. Poślę dwóch funkcjonariuszy, żeby zajęli się sprawą. To nie oni. Dlaczego nie dzwonią w sprawie okupu? Niech oddadzą mi syna. Mariciuj? Otwórz drzwi. Nie dręcz mnie. Musimy porozmawiać. Nie jest tak, jak myślisz. Jeśli cię oszukiwaliśmy, to dla twojego dobra. Żeby cię chronić. Dziecko? Gdzie jesteś? Boże, ja tylko chciałam kochać, być szczęśliwa. Ojcze, córko, ty widzisz? Tak. Co ci jest?
Jestem smutna i zła. Wszyscy mnie oszukali. Zmówili się z Juanem Miguelem. Już wiesz. Ty też wiedziałeś? Tak. Zrozum. Bóg wystawia nas na trudne próby. Każe nam wybierać, choć często nie wiemy, co w danej chwili jest lepsze. Kierujemy się przy tym różnymi motywami.